A więc witajcie, kochani, jesteśmy w Arenie Gliwice, 24 listopada 2019 roku, Eurowizja Junior. Mam nadzieję, że wyciszyłem ludzi wokół mnie. Ogólnie Kazachstan jest chwilowo na miejscu trzecim, ale wszystko to może się zmienić, ponieważ właśnie ma dostać swoje punkty. I mam nadzieję, że nie wygra z Polską. Polska na razie na prowadzeniu. A więc Kazachstan. Kazachstan ma 148. Nie wygra tego, nie wygra tego. Nie wygra, oby. Witajcie, dzień po Eurowizji Junior 2019. Emocje jeszcze nie opadły, z tego co mi wiadomo. Mi na pewno nie. Nadal mam lekką chrypę po darciu się wczoraj, jak Polska wygrała, pomimo że miałem innych faworytów, ale oczywiście bardzo, bardzo się cieszę z tego, że Polska wygrała. Powiem wam tak, że nagrałem sobie parę występów, te, które mi najbardziej przypadło do gustu. Ogólnie powiem wam tak, wiele piosenek nie lubiłem przed Eurowizją Junior, ale jak usłyszałem to wszystkie na żywo, to do żadnej nie miałem się do czego przyczepić. Ukraina nudna tylko, więc jakby no. Dobra, Ukrainy mogłem się przyczepić, że jest trochę nudna, ale tak to nic. Więc teraz zrobimy tak sobie, dzisiaj wyjątkowo, że nie będziemy oceniać wszystkich, tylko te najlepsze, które ja wyróżniłem tak trochę. I zacznijmy sobie. Mam nagrania z nich, więc będą po prostu nagrania, a później po nich komentarz. Po prostu tutaj wstawię nagrania i będzie po nich komentarz do każdego utworu, który mi się najbardziej wyróżnił. Niestety pierwszych dwóch, czyli Francji i Irlandii, nie udało mi się niestety nagrać. Usunęło mi się, jakby nagrywałem, ale mi się skasowało. Ale co powiedzieć o Francji? Francja była bardzo żywiołowo to wykonała. Udało jej się na żywo i bardzo wielki szacun dla niej. Osiągnęli bodajże piąte miejsce, więc jakby spoko, fajnie. Rosja bardzo mnie usatysfakcjonowała, lubiłem ją od początku, uzyskała bardzo w moich oczach, pomimo że ubrali się jak się ubrali, ale bardzo, bardzo fajnie tą piosenkę wyśpiewali i lubiłem to, że ludzie do niej klaskali. A teraz przejdźmy sobie do Macedonii Północnej, Mila Moskow Fire, proszę, macie tu nagranie, prosto z widowni. I'm
więc Mila Moscow Fire właśnie się skończyło. Powiem wam tak. Utwór zyskiwał. I teraz też zyskał. To mógłby być utwór, który można było zaprezentować na Eurowizji dla dorosłych. Na dorosłej Eurowizji. I nie mieliby się nikt, żaden kraj nie miałby się czego wstydzić. Ponieważ Mila ma charyzmę. Ma ten pazur w głosie, który mi się bardzo, bardzo podoba. Występ macedoński po raz pierwszy w ich historii nie został zniszczony. Bardzo, bardzo mi się podobało. Dostałem, moja mama mi opisywała, więc bardzo, bardzo ładnie to wyglądało w obrazku. Jej głos fenomenalny. Po prostu zmiażdżyła Rosję. Przepraszam bardzo, Rosja była spoko, ale zmiażdżyła ją Macedonia. Tyle mógłbym powiedzieć, jakby w końcowej tabeli, co by powiedzieć. Według mnie, no, była na miejscu, na które zasłużyła. Dobrze, teraz Hiszpania, czyli mój faworyt przed konkursem, po konkursie i w jego trakcie. I uważam, że jej się najbardziej zależało zwycięstwo, pomimo, że się oczywiście cieszę z Polski zwycięstwa. Ale ja ją wstawiałem i jakby no, jest moją personally winner, więc teraz zacznijmy. Przesłuchajmy sobie po prostu Hiszpanię. Macie tu nagranie z publiczności, czyli z trybun. Oh, yeah.
więc Hiszpania, fenomenalny występ. Te sieci, to morze, to wszystko było po prostu tak super. No może poza tym, że siedziała na plastiku, ale ten fakt może byśmy pominęli, co? Głosowo dała radę, tak jak wierzyłem. Pomimo, że na próbach ta ostatnia część utworu jej średnio wychodziła, bo był ten pisk, to dzisiaj według mnie tego pisku nie było. Jakby, no pisk w operze jest! Ale jest to jakby taka technika śpiewania. Także dzisiaj to zmienienie, takie błyskawiczne zmienienie tonacji jej się udało, przynajmniej w moim odczuciu. I no, Hiszpanio, nadal jesteś na pierwszym miejscu i mam nadzieję, że jak najlepiej ci pójdzie. Więc jakby super, Hiszpania, jedziemy dalej. Przeskakujemy parę utworów i wchodzimy na Walię. Erin May z utworem Calon i Enkuro. Witajcie ponownie, teraz pogadajmy sobie o Walii. Co by powiedzieć o Walii, tak to fakt. Przechodź w prawo. Walia bardzo, ale to bardzo dobrze wykonała swój utwór. Podobała mi się choreografia w nim i te jej wszystkie serca. Szczególnie to jak zrobiła tego nietoperza. Jak zrobiła tego nietoperza, bardzo mi się to podobało. Poza tym podobał mi się jej bardzo jej wokal. Ludziom się chyba też podobało, bo jak pewnie słyszeliście, klaskali w takt, w rytm utworu. Ja między innymi właśnie klaskałem. Na końcu też się tam darłem, good job. I z tego komentarza myślę, że też wnioskujecie, że mi się podobało. Później był Kazachstan i jego nie nagrałem. Myślałem, że
Nie będzie moim faworytem, ale głupio zrobiłem, że nie nagrałem, ponieważ był to jeden z najlepszych głosów edycji. Najlepszy męski, bez wątpienia. A drugi najlepszy z całej stawki, bo mi się tego głos Hiszpanii najbardziej podobał, a zaraz po niej był Kazachstan, jak ustawiłem ich głosowo, więc jakby no. Kazachstan, wielki szacun, drugie miejsce jak najbardziej się należało za głos. Na sam głos. Przechyl w prawo, poziomo. Nie za bardzo mnie chwycił, ale no. Teraz na co wielu na arenie wyczekiwało, czyli na polskę. Przechyl w prawo. Vicky Gabor z utworem Superhero. Nie trzeba wiele mówić. Fenomenalne wykonanie. Według mnie Vicky brakowało trochę energii, bo wydawało się jakby trochę zmęczona na początku, ale później złapała i miała już flow, więc później to już wleło. Bez problemu. Publiczność była z nią bezproblemowo i publiczność była z nią od samego początku. I to na pewno też na tym wideo słychać. Publiczność po prostu była obecna i pokazywała to, że ją naprawdę wspiera. Większość tam ludzi w Gliwicach było Polaków, było też dużo Hiszpanów i tam Francuzów też, ale największość oczywiście było Polaków, więc pokazaliśmy wtedy naszą siłę podczas właśnie tej piosenki i szczególnie po wykonaniu Vicky. Więc jakby no, bez dwóch zdań, bardzo, bardzo dobry występ. I w sumie według mnie to zwycięstwo było bardziej jakby większe niż Roxana Węgiel, bo okej, Roxana Węgiel wygrała po raz pierwszy, ale to właśnie jest
to właśnie dzięki temu zwycięstwu mamy to, czego nikt inny nie osiągnął, czyli dwa zwycięstwa pod rząd na juniorze. I jeszcze i też to, że kraj gospodarz wygrał na Eurowizji. To się nie zdarzyło od 25 lat na dorosłej i nigdy się nie zdarzyło na małej. Dlatego uważam, że właśnie Wiki zwycięstwo jest bardziej przełomowe. Mam nadzieję też, że właśnie dzięki temu, że Wiki wygrała, to euforia w TVP nie opadnie, nie zmaleje i po prostu będziemy mieli takie zaangażowanie w Eurowizję 2020. Więc według mnie Wiki zwycięstwo jest bardziej jakby... jest jakby większe w jakiś sposób, pomimo, że te zwycięstwa obydwa są bardzo, bardzo ważne. Nie ujmując oczywiście Roxanie. I teraz przejdźmy dalej. Teraz mamy naszą kochaną Irlandię. Nie nagrało się niestety znowu, ale doceniamy za wokal. Później był młody Justin Bieber z Holandii. Doceniam go bardzo, bardzo za to, że robił tą choreografię. Bardzo trudną zresztą i że i tak umiał śpiewać czysto. Szacun dla Matthew, a poza tym Irlandia nudny utwór miała, dobry wokal i bardzo dobrze to wyglądało z obrazku, w obrazku. A teraz po Irlandii i Holandii, która mi się nie nagrała, przejdźmy sobie do Armenii. Armenia, utwór jedyny, do którego tańczyłem, nie wiem czemu coś mnie tak chwyciło, ale po prostu zacząłem tańczyć jak wariat, jak małpa, za przeproszeniem, ale naprawdę zacząłem do tego tańczyć, nie było to jakaś specjalnie fajna, dobra choreografia, ale no,
Plusik za to. Wokalnie Karina miała kontrolę fenomenalną nad swoim głosem. Utwór jest naprawdę super, ma przesłanie. Za nisko, definitywnie za nisko u jury i definitywnie za nisko u widzów. Należało jej się o wiele więcej. A teraz przejdźmy płynnie do występów następnych. Portugalia mianuje ją najlepszym utworem w kategorii Beka roku. Powiem wam tak, moja mama nazwała ją, powiedziała, że jest ubrana jak Matka Ziemia i o to w sumie chodziło, też w tym występie. Ale uważam, nie powiem, że Portugalia była zła, bo nie mogę tego jej zarzucić, ponieważ bardzo fajnie się tego słuchało na żywo, pomimo, że to była muzyka disco, której notabene niezbyt, nie często jej słucham. Później Włoszka mi się podobała, ale nie podobały mi się jej piski, to Sempre mi się bardzo podobało. Później mieliśmy Albanię. Albania, nie wiem, ale po prostu emocjonalny, tekst jest bardzo emocjonalny w tej piosence, czytałem go, więc to była chyba piosenka, która najbardziej, najwięcej we mnie emocji wzbudziła, a Serbka mnie, powiem tak, że piosenka Serbii poruszyła mnie w jakiś sposób tak, że jakby, jeżeli chodzi o przesłanie utworów ekologicznych, to za Serbką i jej przesłaniem poszedłbym w ciemno. Tyle z występów, przejdziemy teraz płynnie do i do ich ocen, a później przejdziemy sobie do ocenów telewizów. Ale pierwsze, nasza Roxana Węgiel śpiewała oczywiście. Oczywiście Roxana wykonała to wszystko fenomenalnie i w sumie kto by się spodziewał inaczej. Roxana zawsze jest fenomenalna na scenie. Doskonale to wykonała. Po tym, jak Roxana zaśpiewała i był to jeszcze taniec Idy Nowakowskiej, którego oczywiście ja nie widziałem, więc o nim wam nic nie powiem, ale przejdziemy teraz do najbardziej ciekawej rzeczy całego wieczoru, czyli do głosowania jury. Zaczęliśmy oczywiście od Australii i pierwsze dwie dwunastki rąbnęły w Holandię, co było dość dużym zaskoczeniem, w sensie okej, super, dobry był utwór, więc nie było to niemiłe zaskoczenie, ale było to zaskoczenie, bo spodziewali się ludzie pewnie innych faworytów. Ale później zaczęło się. Kazachstan był, później Hiszpania dała nam dwunastkę, tak samo dała nam Kazachstan. To, co mnie zastanawia, to jest to, że drugi rok w rzędu kraj, który zajmuje drugie miejsce, daje nam dwunastkę u jury. Czy to zostanie już trendem, czy nie wiem? To może już tak będzie, że kraj, który zawsze będzie zajmował drugie miejsce, będzie nam dał dwunastki. To przynajmniej będziemy wiedzieć kandydatów do drugiego miejsca. No chyba, że nikt nam nie da dwunastki w którymś roku, to wtedy nie będziemy wiedzieć, kto będzie drugi. Ale poza tym polskie jury dało Kazachstanowi dwunastkę i za wokal absolutnie. Nie wiem dokładnie, jakimi kryteriami się kierowali, ale za wokal bez problemu bym mu dał dwunastkę. Ja zamiast Australii na dziesiątce dałbym Hiszpanii, ale w sumie 8 punktów też nie jest źle. Więc polski jury, rozumiem, bardzo profesjonalne było w tym roku, bo mieliśmy i Kasię Moś, która słynie z tego, że ma doświadczenie muzyczne, tak samo Mateusz Moś też jest bardzo doświadczony. Poza tym Anika Dąbrowska też bardzo, bardzo doświadczona. Piotr, któremu nie pamiętam właśnie jego nazwiska, ale też jest doświadczony, bo wiem, że ma grupę, którą w sumie skądś tam kojarzę. Więc jakby doświadczone mieliśmy jury i jakby z ich werdyktem nie będę gadał. Później zaczęły się głosy internautów. 27 punktów dla Walii. Drugi najgorszy rezultat, no trochę szkoda, bo zasługiwała na więcej. Ja na nią głosowałem, na Portugalię też. I w ogóle Portugalia, różnica w internetowym głosowaniu, a w głosowaniu jury właśnie największa była u Portugalii, ponieważ Portugalia była zerem u jury, może tak chcieli, nie wiem. Ale została z zerem. Ja, według mnie Portugalia zasługiwała na chociaż jeden punkt, ale no. Jury nie było, nie ma tego samego zdania co ja, widać. Ale standardowo, tak jak w tamtym roku, wygrała Polska głosowanie internautów. Druga była Hiszpania, trzecia, z tego co mi wiadomo, była Francja, czwarta była Holandia, a piąty był Kazachstan. I jego wynik już słyszeliście na początku tego nagrania, miał 79 punktów. I tak de facto, to według mnie wiedzieli wszyscy już, jak były podawane punkty Kazachstanu, że Polska wygra. Ponieważ jakby no, jedyny, który mógł nam zaszkodzić, to była Hiszpania, a Hiszpania zajęła miejsce trzecie. I była druga w televoting, w internetowym głosowaniu z 62 punktami straty. Więc jakby, jak podano już wynik Hiszpanii, to wszyscy wiedzieli, jakby mieli to, czuli to w sobie, że Polska wygra, pomimo, że nikt jakby tego nie ryknął głośno.
Ale jak już mieli mówić Kazachstan, to ja byłem pewny, że Polska wygrała i się nie pomyliłem. A teraz macie krótki fragment z tego, co się działo bezpośrednio przed zwycięstwem Polski. So many votes, and now we have Poland in the first place. A gdzie jest Hiszpania? But Kazachstan was first after the national jury's voting. What will happen now? It's getting really hot in here. I am actually losing my mind a little bit, I have to say. Pani nie wygra, proszę cię, nie wygra. Okay, who's gonna win? Polska wygra. Are you ready for this? Yeah! Yeah! Polska wygra. Okay. Everybody quiet now, okay? Dobra, zamknij się. Kazachstan. Dobra. Kazachstan. 146. Nie wygra. Additional. 79.5. A więc to dokładnie się stało przed zwycięstwem Wiki Gabor. Uważam, że powinniśmy prowadzących wyróżnić Idę, ponieważ ona najbardziej się wyróżniała. Oczywiście wszyscy prowadzący byli super. Roxana bardzo dobrze była jak na 14-latkę. Lecz Ida pokazała tak dużo energii i taką po prostu osobowość sceniczną, że naprawdę szacunek się należy za to, że potrafiła tak bardzo utrzymać emocje na wodzy wszystkich. I może dla wielu było to irytujące, że ona właśnie przyciągała, ale myślę, że efekt swój chciała uzyskała, ponieważ gdy krzyknęła 79 punktów, to ona po prostu pokazała swoje emocje, wszyscy Polacy zaczęli się drzeć, wszyscy, nie tylko Polacy, arena eksplodowała swój efekt, który chciała osiągnąć właśnie tym, że wydłużała tą chwilę ostatecznego wyniku Kazachstanu, osiągnęła. Naprawdę Ida Nowakowska, należy ci się szacunek za tak żywiołowe i tak energiczne podawanie tych punktów i tak dobre reagowanie na nie. Więc dobrze. Później oczywiście był występ Polski. Później był występ Polski zwycięski. A teraz kilka słów ode mnie dla TVP i dla ogólnie wszystkich, którzy byli na arenie. A teraz kilka końcowych słów ode mnie. Wiem, że ten filmik jest bardzo długi i nie wiem, ilu z was przetrwa przez cały filmik. Jeżeli przetrwaliście, to tutaj napiszcie. Możecie napisać, że nie lecicie na Marsa w tym roku, ale może w następnym. Nie, napiszcie, że nie lecicie na Marsa po prostu w komentarzu, jeżeli dotrwaliście do tego momentu. Poza tym, moi drodzy, to muszę powiedzieć parę słów. TVP, jesteście naprawdę boscy. Nie spodziewałem się, że będzie taki dobry show, że będzie aż tak dobrze to przygotowane. Naprawdę ogromny, ogromny szacunek dla was, bo naprawdę była to najlepsza Eurowizja Junior, którą oglądałem. Oglądam od 3 lat. Jedna z lepszych Eurowizji pod względem aranżacyjnym. Z tego co też wiedziałem, to dziennikarze bardzo to chwalili. I również Polska była chwalona za to, że bardzo dobrze występy przygotowała. I powiem, że zgadzam się z tym w 100%. Moja mama opisywała mi występy i naprawdę bardzo profesjonalnie zostały one zrobione. I ujęcia kamer i wszystko. Także jakby szacunek dla Polski za stworzenie takiego show cudownego. Bez pomocy zagranicznych twórców. Naprawdę Polsko, szacun dla ciebie TVP, dla was wszystkich, którzy pracowaliście przy tym juniorze, dla wszystkich dziennikarzy, którzy nam dawali newsy i dla wszystkich fanów, którzy przybyli do Areny Gliwice i którzy bawili się tam razem z tymi uczestnikami i razem ze mną, bo ja też się bardzo dobrze bawiłem i w sumie mogłem iść na płytę, ale nie byłem na płycie, tylko byłem na trybunach. Więc moi kochani, naprawdę dziękuję wam za tą Eurowizję, za to, że byliście ze mną na tej serii. Mam nadzieję, że wam się podobało i że będziecie miło wspominać tą Eurowizję w Gliwicach. Jeżeli nie subskrybujecie jeszcze kanału, to zasubskrybujcie, dajcie łapę w górę. Trzymajcie się ciepło. Dziękuję wam jeszcze raz za tę Eurowizję, bo naprawdę była to super Eurowizja, dobrze stworzona i z niesamowitą publiką.
Dziękuję wam bardzo za to, że przeżyliśmy to razem. Nawet jeżeli nie byliście od początku serii juniorowej na kanale, to dziękuję wam za to, że jesteście, za to, że mnie wspieracie, za to, że byliście może na tej Eurowizji albo że ją oglądaliście przed telewizorem. Trzymajcie się ciepło i zapamiętajcie sobie, że jesteśmy superherosami, którzy umią uratować świat i że Vicky Gabor zabrała nas ponad szczyty gór. Trzymajcie się ciepło, dziękuję wam za oglądanie. Jeszcze raz nie zapomnijcie o napisaniu w komentarzu, że nie lecicie na Marsa, jeżeli dotrwaliście do tego momentu. Jeszcze raz wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia już w następnym. I przepraszam, że tak długo, ale musiałem się po prostu wygadać. Emocje jeszcze, jak już mówiłem, nie opadły. Trzymajcie się ciepło. Życzę wam jak gnewan. Pa!